Radny powiatu Obrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski odchodzi z Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej. Swoje obowiązki będzie pełnił jako radny niezależny. Były radny w Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej nie chce szerzej komentować przyczyn swojego odejścia. Mówi jedynie, że powodem takiej decyzji była rozbieżność zdań w strukturach klubu. Do końca kadencji zamierza wykonywać mandat jako radny niezależny. Sprawy nie chcą również komentować członkowie klubu Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej. Bez komentarza pozostawia temat odejścia Kwiatkowskiego liderka WS-u Alicja Rosia, która nie chciał rozmawiać z naszymi dziennikarzami.